No, miał trudny czas osobisty Oliver McColl, natomiast chciałem zapytać, w jaki sposób w tej chwili różniły się przygotowania do walki z Marcinem, bo widać ewidentnie, że no, ma trochę inną sylwetkę Oliver McColl. Można powiedzieć, że chyba jakieś specjalne substancje, bo co rok wygląda młodziej. Doc, this is a question for you. The previous fight, we all know about problems with Oliver's mom, and this time he was able to come to Chicago and prepare with you for a longer time. If you can tell us about the preparation this year, how much different they were than when he was fighting Krzysztof Zimnoch, and he looks every year younger, and for sure he's thinner. I want to say first hello to everyone in Poland. Appreciate you guys for accepting us back here. It's a blessing to be here. As far as for the preparation for this fight, Oliver is what he is, a bull. A bull that mastered this game. Future Hall of Famer. So he got the best chin in boxing. Heavyweight history. We prepared like he always prepared, you know, with mean intentions. And that's to make bad things happen in the ring. So, as far as preparation, as far as this fight, he's in shape. You can look at the guy's 48, 49 years old. Still get around the ring like he's 27. So we prepared mentally, focused. And this fight is for mom. She's up in heaven looking down on us, seeing her son doing what she knows that he can do. So as far as losing, we're going for the win. As far as fighting for nothing, we'll take the change that we're getting, because with this talent, it takes a lot more than what we're getting. But we're pushing hard for what we're doing, and we're going to show the public as well as the world that Atomic Bull is still in fighting stands. And one thing, one problem I do have, and I did have in the last Zimnoch fight, The ring is tremendously slippery. Can't get any leverage in the ring with a vinyl ring. If it's possible, we can get a change of ring as far as the canvas. Yeah. The canvas needs to be a little more sturdy. The vinyl is too slippery for heavyweight fighters. Guys weighing 250 pounds and punching like mules and bulls need a sturdy ring. So we appreciate the ring and possibly change, because we need to see a heavyweight fight, not a heavyweight skating match. Okay. Once again, thanks for having us in Poland. We're here to put on a show, to show that the old guys are still kicking. The future Hall of Fame is still here. Thank you guys. Długa wypowiedź, postaram się w jak największym skrócie. Przede wszystkim to, co zawsze powiedział Doug Nicholson, jeśli chodzi o przygotowanie Olivera McColla, przygotowujemy się z naprawdę złymi intencjami. Chodzi nam o to, żeby w ringu być po prostu złym człowiekiem, i tak zawsze był przygotowywany Oliver McColl i nic się absolutnie nie zmieniło. Przygotowania były udane, przygotowania były lepsze, wystarczy popatrzeć na fizjonomię. Wystarczy popatrzeć, jak wygląda dzisiaj Oliver McColl. Od siebie dodam, że chyba ma około 230 funtów, czyli mniej niż zapowiadał, że będzie miał. Doug Nicholson, on walczy dziś tak i rusza się po ringu, jak miał 27 lat. I to będzie widać na ringu w Opolu w sobotę. Z pewnością jest to walka, która jest dla nas bardzo ważna. Nie wchodzą tu w grę pieniądze. To nie jest walka o pieniądze, chociaż oczywiście te są częścią boksu. Chodzi o to, żeby pokazać, że Oliver McColl ciągle jest tym samym atomowym bykiem. Bardzo twardym, z niesamowicie twardą szczęką. I to, że ta dalsza, stara generacja, ten tak zwany oldschoolowy boks, cały czas może mieć swoją bardzo dużą wartość. Dodał również od siebie, że chciałby, żeby ring tym razem nie był z winylu, a raczej bardziej szorstki taki, by zawodnicy, którzy ważą 250 i więcej funtów, zadają ciężkie ciosy, mogli, mówiąc no, po boksersku, zaprzeć się i te ciosy po prostu zadać. To jest wielka prośba zarówno Doug'a Nicholsona, jak i Olivera McColla. Wydaje mi się, że
każdego z panów, którzy będą walczyli tego wieczoru, bo chcemy, mówi Doug Nicholson, oglądać prawdziwy boks wagi ciężkiej. Przemek, jeszcze pytanie od razu, a nawet dwa do...